Nazywam się Zbigniew Gerzyk, aktualnie jestem na rencie, jestem prezesem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przeciwdziałania Elektroskażeniom Prawo do Życia. Stowarzyszenie powstało w 2006 roku w Rzeszowie, założone m.in. z inicjatywy lekarzy. Aktualnie toczy się wojna pomiędzy mną, wszystkimi operatorami we wszystkich sądach administracyjnych w Polsce i na razie ja jestem górą. Ich pełnomocnicy przestali przychodzić do sądu. Po prostu boją się. W Krakowie mądrzy kiedyś byli. Dzisiaj wszystkie sądy orzekają przeciwko operatorom. Nie przychodzą inkanty i przekręty. Budują na dachach, twierdzą, że to jest urządzenie. Budują wolno stojące, dokładają anten, twierdzą, że dokładają urządzenie, że nic nie potrzebują. Cały czas próbują obejść przepisy prawa. Cały czas tylko pokazują, że są oni. No bo każdy z nas korzysta z telefonu, więc oni uważają, że jesteśmy niewolnikami. Wszystkie sygnały, można powiedzieć, ignorują. Niestety mamy fatalną pracę organów administracji publicznej w całej Polsce. Nie ma samorządowego kolegium odwoławczego Urzędu Wojewódzkiego czy Wojewódzkiego Inspektora tu Nadzoru Budowlanego, który by ze mną w Polsce nie przegrał w sądzie administracyjnym. To proszę sobie wyobrazić, ja mam wykształcenie zawodowe, nie są w stanie stanąć w szranki, jeżeli chodzi o zakres prawa budowlanego i nie tylko tego. Jestem dzisiaj w stanie polemizować i zaginać, można powiedzieć, bez żadnych problemów sędziów Trybunału Konstytucyjnego, bo ten jeden efekt, który jest efekt logicznego przerabiania, można powiedzieć, przepisu prawa, dlatego jest również ta druga część, że mimo, że walczę z telefonią komórkową, mam też zesztywniające zapalenie stawu kręgosłupa, gdzie część tej choroby udało mi się naprawić i dlatego już od jakichś 13-14 lat próbuję, żeby badania przeprowadzono w Polsce ludzi, którzy się skarżą. Tak samo mamy taki przypadek w Krakowie na Krowoderskich ZUW-u. No, pisze się, żeby badania były, nikt nie chce o tym słyszeć, operatorzy nie chcą prowadzić badań już. 12 lat temu była inicjatywa, dzisiaj jest profesorem z Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, pan Zmyślony. To już jak był docentem, no to była ta inicjatywa, żeby przeprowadzić te badania, bo kiedyś pani profesor Bortkiewicz zaczęła te badania w Łodzi i okazało się, że objawy ze strony układu nerwowego, czyli bezsenności, rozdrażnienia, inne się potwierdzają, więc te badania przerwane, nikt nie chciał ich sponsorować, no bo nie poszły w tym kierunku, w którym powinny być. I dlatego od tego czasu cały czas próbuję dostać się, można powiedzieć, próbuje jakoś wymusić te badania. Okazuje się, że prokurator w Radomsku umarza śledztwo tylko dlatego, że nie znalazł ani jednego biegłego. I najlepszym paradoksem tego wszystkiego jest, że Ministerstwo Zdrowia powoływało się na badania WHO, że jest tysiące badań potwierdzających bezpieczeństwo stacji bazowych, więc zgodnie z zasadą logiki zwróciłem się gdzie, kiedy, w jakim natężeniu, jaką grupę osób i w jakim czasie badano. Stwierdzono, że takich badań nie ma, bo nie istnieją. Okazało się, że to są jakieś badania, wymysły. To, co dzisiaj szczególnie po naszym ministerstwie się powołuje na tak zwaną grupę INSCRIT, międzynarodową, samozwańczą, rzekomo komisję lekarzy, naukowców, którzy działają non-profit, a mają bardzo bogaty budżet, wiadomo od kogo, nie? I to są tak, niedługo przyjeżdża do Warszawy pan Sienkiewicz z Wielkiej Brytanii, który będzie szerzył swoje teorie, bo ich teorie, ich badania polegają na podważaniu wszystkiego, co jest. To jest tak samo, można powiedzieć, jak ostatnia praca Uniwersytetu Jagiellońskiego. To była praca zbierająca badania na świecie, rozciągnięte i Ministerstwo Cyfryzacji na przykład cytuje, że w tych badaniach potwierdza się, że to nie szkodzi. Ale zapomina, że w połowie tego referatu ci sami naukowcy twierdzą, że nie można potwierdzić ani zanegować. Czyli okazuje się, że to się wycina i mamy dzisiaj taką sytuację, tak jak w Radomsku czy w Warszawie, że gdybyśmy chcieli teoretycznie pójść do sądu cywilnego czy do prokuratury, że doznaliśmy uszczerbku na zdrowiu, to nikt w Polsce nie wystawi opinii, bo nie ma takiego fachowca. Ministerstwo Zdrowia odpisało, że nie ma badań i że zajmuje się tym Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie i Instytut Medycyny Pracy w Łodzi główny. To oba instytuty odpisały do prokuratury rejonowej w Radomsku, że nie mają ani jednej kompetentnej osoby w tym zakresie. A całym paradoksem tego jest fakt, że parę lat temu Instytut w Łodzi wystawiał opinię, że to jest nieszkodliwe, nie? Że nikt nie doznał uszczerbku, teraz się boi, nie? Można powiedzieć, przyczyniłem się też do tego, bo obserwując działania na tej płaszczyźnie, jest to jedna z najbrudniejszych dziedzin, jaka była w historii. Kanty i przekręty operatorów telefonii komórkowej są robione na masową skalę. I mimo, że to się zgłasza do ministerstwa, mimo, że ja to robię publicznie, żaden z operatorów jeszcze mnie nie pozwał.
I dlatego ktoś się zada pytanie, dlaczego skoro pisze, że oni popełniają przestępstwa, że fałszują dokumenty, pisze o tym do ministerstwa, dlaczego te spółki, które dysponują miliardami, nie posłały jednego człowieka jeszcze rencisty, nie? Dla operatorów dzisiejsze sądownictwo administracyjne jest po stronie obywatela. Sędziowie też zrozumieli jedną rzecz, bo było dużo pytań z ich strony, dlaczego nikt tych badań nie chce prowadzić. Sędziowie mówią, przecież gdyby to było takie pewne, to rzucą się na badania. Jak można zapłacić, jak ostatnio w 2016 roku, za koncesję 10 miliardów złotych, a nie chcieć dać parę milionów na badania? No bo boją się tego. Co mam mówić tu ludziom na krowoderskich złów? T-Mobile działa nielegalnie, ludzie chorują, umierają, ma nakaz rozbiórki, nic sobie z tego nie robi. Nie? W normalnym kraju, gdybym nie wiem, czy tego nie spróbuję, powinno dojść do tego, do siłowego rozebrania tej stacji, działanie w obronie wyższej. Już kiedyś to próbowałem, ale nie ze stacją bazową, tylko z inną rzeczą. Nie? I okazało się, że jak się coś rozbierze, popełni się przestępstwo zniszczenia mienia, ale przestępstwo, które ta osoba dokonała, czy zmusiła się, znosi wtedy, nie? Dwukrotnie byłem sprawcą zniszczenia mienia, oczywiście według prokuratury było to zrobione w świetle przepisów prawa. Drugie zniszczenie mienia było nawet w obecności funkcjonariuszy policji. Od tego czasu jedna ze znanych osób, na przykład zbrodnicy, już zaprzestała tych działań naruszających prawo, bo widzi, że można prawo też egzekwować inaczej, a nie czekać, bo to jest tak, jak dzisiaj chce się wprowadzić i mówi się tu, ostatnio słyszałem Kazimierz Dolny, chce się wprowadzić technologię cyfrową, jeżeli chodzi o 5G, żeby mieć autonomiczne samochody. To wyobraźmy sobie światło, autonomiczne samochody, sterowane wszystko za pomocą komputeru. Pierwsza rzecz do przejęcia to jest bardzo proste, bo każdy cyberprzestępca jest w stanie przejąć ten sygnał, zrobić chaos totalny. Wystarczyłoby zrobić to samo z samolotami. Wprowadzić na satelitę 5G, wpuścić samoloty, niech latają na 5G, zobaczymy, gdzie one będą lądować, nie? To by było dopiero ciekawe obserwacje, tylko by musieli wtedy te ekipy rządzące wpuszczać do tych samolotów, bo cele by były zupełnie inne, bo przejęcie kontroli, to ja mówię, jest bardzo proste. Druga rzecz, ostatnio był przypadek opisywany, z jednej strony śmieszny i tragiczny, jechał samochodem autonomicznym na próbę i włączyła się aktualizacja i samochód na środku drogi zatrzymał się i godzinę stał. No bo teoretycznie tak mamy w sprzęcie. Jeżeli się włącza aktualizacja, to ten sprzęt nie pracuje. I teraz mamy dziesiątki, miliony samochodów na drodze i aktualizacje dostają, nie? I co, czekamy? Mówi rządzący, teraz macie godzinę przerwy, idźcie na kawę, zaaktualizujmy się, pojedziecie dalej, nie? No nie wiem, może tak wszystko się ma odbywać, nie? Mówi minister cyfryzacji, przecież 5G nam potrzebne jest do szpitali, nie? Ostatnio spółka Telepolis powołuje się w Chinach, przeprowadzili nawet operację przy użyciu technologii 5G. No to ja mówię na to, no to może Chińczycy światłowodów nie znają, bo za pomocą światłowoda i tej technologii można przeprowadzić operację dużo szybszym internetem i dużo stabilniejszym, a nie znam szpitala w Polsce, który nie posiada dostępu, nie ma infrastruktury światłowodowej, nie? No to nie wiedzieli co odpowiedzieć, bo to jest takie mówienie, że mamy wprowadzić coś i nie wiadomo po co, bo oprócz tych samochodów mam polemikę z przedstawicielami inwestorów, no jeden powiedział, no ale przecież ktoś może chce w samochodzie telewizję oglądać, nie? Na przykład 4K, nie? Nie wiem, czy miał na myśli, bo może żona go wyrzuci z domu, czy odwrotnie. Potem jeden miał pomysł w parku, nie? To nie wiem, w parku na oglądanie telewizji, mówię mu, tam raczej się spaceruje i odpoczywa, nie? Potem miał następnie pomysł przed hipermarketem, no może jak będzie czekał na żonę, wiadomo, że może tak, że ona mu robi długo zakupy, że mu zajdzie parę godzin, więc woli poczekać. No ale to mają być takie ironiczne, takie zakusy na wprowadzenie technologii, która dzisiaj jest niepotrzebna. My nie możemy sobie poradzić z tą technologią, która istnieje, a wprowadzać coś, czego jeszcze nie było, bo to jest zupełnie inny przesył, dużo szybszy, wyższe częstotliwości. Jest to na zupełnie innych zasadach. I teraz mamy taką sytuację, że próbuje się promować, czy inne, można powiedzieć, inni nazywają tych ludzi, choć już nie bardzo chcą mówić o tym publicznie, że to oszołomy. Tak wypowiada się nasz profesor Andrzej Krawczyk-Częstochowy, że wszystkie badania wskazują, że to jest nieszkodliwe, nie? I teraz ktoś by wziął, no, sprawdzę tego profesora, no, skoro go ten Gelsen tak atakuje, no i wziąłby sam dokument Ministerstwa Cyfryzacji ostatni. Naukowcy przy SENIE, przy Unii Europejskiej piszą, że nie mogą potwierdzić ani nie mogą znaleźć bezpiecznej gęstości mocy dla telefonu SART i dla normalnego natężenia. No a pan profesor tu twierdzi, nie, że takie badania istnieją. Nie wiem, kto by się podpisał, jak skoro naukowcy nawet z InScriptu potwierdzają, że są takie badania,
tylko że negują ich metodykę, nie? Bo największe badania chyba aktualne, które wyszły w ostatnim czasie, co prawda na szczura, to są badania amerykańskie, bo one trwały 19 lat, kosztowały 30 milionów dolarów. One potwierdzają te badania, które były prowadzone we Włoszech, zresztą jedna z naukowczyń była w Krakowie, wyjaśniała, na czym to polega, ale to były badania, nie? Bo tu jest tak, w moim przypadku, ja nie będąc naukowcem, można powiedzieć, znam, na czym polega, na czym polegała moja choroba i byłem w stanie to sprzedać w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, czemu się tak stało. Wszystko, co dotyczy mojej osoby, stało się, kiedy rozleciał mi się przy polach elektromagnetycznych system odpornościowy. Dzisiaj odbudowałem ten system odpornościowy, duża część choroby po prostu ustąpiła. To wskazuje na to, że jeżeli odporność się odbuduje, to organizm się jest w stanie sam regenerować. W Krakowie była pani profesor Bortkiewicz, Alicja, która przeprowadziła metaanalizę i udowodniła na podstawie wszystkich dostępnych badań na świecie publikowanych, że istnieje związek pomiędzy chorobami nowotworowymi głowy, a telefonem i Wi-Fi. I myślicie pani, czy ktokolwiek, że Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Zdrowia, czy pan premier to dostrzegł? Nie. Ministerstwo Cyfryzacji powołuje się na rok 2011, na tą słowną grupę INSKI, która mówi, że to jest mało prawdopodobne, nie? Czyli mało prawdopodobne. Sam niestety straciłem siostrę, mówiłem, 43 lata glejak, znajomy w Brodnicy 46 lat glejak i tych glejaków jest mnóstwo, a na glejaka się zazwyczaj umiera, nie? No i pani profesor mówi, a wszyscy to po prostu ignorują, przecież są słuchawki. Powinny być instrukcje, żeby wyłączać Wi-Fi na noc, nie? Żeby wszystko robić z głową, że są światłowody. Kiedy się do tego przekonamy, jest jeszcze czas, to jesteśmy w stanie jeszcze z tym coś zrobić, ale niestety jak nam zabraknie czasu, to potem już jest, można powiedzieć, koniec, bo ten system odpornościowy, tak udowadniała to pani profesor Bortkiewicz, ma godzinową wytrzymałość. Tak było w moim przypadku. Ja z początku nie czułem tego, pracując na czynnych stacjach, czy tych wyższych natężeniach na obiektach radiowo-telewizyjnych, to się później wszystko rozsypało. No ale drugi aspekt jest widoczny, tak musiało być, bo dzisiaj na gruncie prawa praktycznie toczę z nimi wojnę w tych wszystkich sądach, jest ich 17 razem z Naczelnym Sądem Administracyjnym. No i na razie to minister Zagórski musi im pomóc, nie? Złożyłem w tej sprawie właśnie zawiadomienie do prokuratury generalnej, że pracownicy Ministerstwa Cyfryzacji chcą popełnić przestępstwo, bo twierdzą, że polskie prawo jest takie, że dopuszcza kanty i przekręty. A to by musiało być polegać tak, żeby przekonali obywatela, że jest postępowanie na przykład w sprawie nie ma planu miejscowego, w sprawie decyzji celu publicznego, gdzie operator podaje bardzo małe moce. Otrzymuje pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie dla tych małych mocy, a potem mówi, ja mogę robić co chcę. Że potem robi, zwiększa sobie to dziesięciokrotnie. To które państwo ma takie prawo, że takie coś można robić, nie? No i Ministerstwo Cyfryzacji wskazuje wszystko na to, że operatorzy do nich apelują, bo niestety grozi im dzisiaj kilkaset milionów kary z tytułu legalizacji, jakby przeszli tą legalizację, plus kary z tytułu nielegalnego użytkowania obiektów budowlanych niezgodnie z pozwoleniami na użytkowanie. I tego się boją, nie? No i dlatego mamy taką sytuację, nie? Sytuacja prawna no jest taka, że poczekamy, czy ministerstwo jest im w stanie pomóc, nie? Bo to, co chce zrobić pan minister Zagórski z pracownikami Ministerstwa Cyfryzacji, to ja już wiem, co z tym zrobię, nie? Zawsze jestem krok przed nimi, nie? Obojętnie co zrobię, nie? Chcą zmienić normę, tylko myślę, że ministerstwo ma tylko jeden problem. Jakby zmieniło normę i wprowadziłoby 5G, gdzie stacje muszą być co 150-200 metrów, co będzie, jak się ludzie wtedy obudzą? To działa tak, że to pokazuje inteligencję pracowników Ministerstwa Cyfryzacji, którzy takie głupoty piszą na swojej stronie. Gdyby ktoś sprawdził, premier ucieka od tego, bo inteligentna osoba, jeżeli ma oleju dużo w głowie, to powie jedną rzecz. Chcecie zmienić normę? Proszę, tak powinien powiedzieć premier. Proszę mi przynieść badania. Gdzie, kiedy, jaką grupę, w jakim natężeniu przekażę Polakom, że to jest bezpieczne, jest to potwierdzone. No bo co powie? Powiem, no my wprowadzamy, to koncerny farmaceutyczne powiedzą, a czemu my mamy robić badania? To my też wprowadzamy, to jest wszystko bezpieczne, co my damy i każda inna dziedzina. Ale w tym trzeba obwarowania, trzeba napisać skutki uboczne, a tu się wprowadza, bo legistyka, można powiedzieć, prawa polega na tym, że każda dziedzina prawa jest stworzona, można powiedzieć, w sposób, można powiedzieć, chory. Tak stworzono, wszyscy się ucieszyli, stworzono w Polsce instytucję skargi nadzwyczajnej. Była totalna euforia. Prokurator generalny złożył na razie 5, a rzecznik praw obywatelskich 3, a jest ich tysiące wniosków. I ktoś sobie wyobraża teraz to, że te najtrudniejsze rzeczy, jakie są skargi kasacyjne,
skargi nadzwyczajne, tak, do Naczelnego Sądu skarga też kasacyjna, to są rzeczy bardzo trudne, bardzo skomplikowane i ci pracownicy w tych ministerstwach i szczególnie prokurator polski ma takie rzeczy robić. Ja mam do czynienia z prokuratorami, gdzie jest po prostu komedia. Chcę się zwrócić do prokuratora generalnego w Warszawie, żeby powołał prokuraturę dla uczciwych ludzi, nie? Bo w Warszawie wygląda tak, jeżeli sędzia poświadczy nieprawdę wyroku, czy pójdzie ponad przepisami prawa, to prokuratorzy twierdzą, że on tak może. Jeżeli urzędnik zrobi tak samo, nie? Ale jeżeli obywatel, a broń Boże jakiś biedny za 5 zł, to wtedy można powiedzieć, próbują go ścigać. Dlatego prawo na razie jest stworzone tak, że jest tyle niedomówień, jest tyle interpretacji, a mimo, że w niektórych przypadkach są przepisy czytelne, to operatorzy i tak je próbują obchodzić, bo oni próbują wmawiać to, co w nowelizacji. Mamy w polskim prawie budowlanym jest taki przepis, artykuł 33 ust. 1, który mówi, że pozwolenie na budowę musi być objęte całe zamierzenie inwestycyjne, jeżeli dotyczy obiektu. Jeżeli jest kilka obiektów, to można podzielić proces inwestycyjny pod warunkiem, że te obiekty mogą samodzielnie funkcjonować. Czyli nie można rozbić anten od masztu, a oni to robią, nie? Potem mają maszt, anteny, dokładają następne i mówią urzędnikowi, że zamontowali urządzenia poniżej 3 metrów, nie? I taki miałem przykład w Kłobucku, że myślałem, że gadam, nie wiem, z głupim inspektorem, który mówi, że oni go przekonali. Ja mówię, panie inspektorze, to tych 9 anten wisi tam bez kabli, bez niczego, oni tego nie podłączyli? A on mówi, o kurczę, chyba podłączyli, to ale mnie okłamali, nie? My, panie inspektorze, przy są kabel, przecież to jest połączone trwale z gruntem, więc to jest rozbudowa. Ale operatorzy tak w Krakowie wykorzystują sytuację, mamy kilka tysięcy, myślę, nielegalnych stacji, samym tym rozbudowanych, ale na przykład wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego w Krakowie po kilka do kilkadziesiąt miesięcy rozpatruje odwołania, ma miesiąc. Pani się tłumaczy, że nie ma ludzi, ale przepis nie mówi. Artykuł 35, paragraf 3, że nie trzeba dochować terminu, bo się nie ma ludzi. Nie zgłasza tego nigdzie, nie? Ale mamy taki system, co wszyscy wiedzą, że praca w ogóle urzędników jest po prostu leży. Większość wyroków w sądach jest uchylanych dlatego, że sędzia nie wie, o co urzędnikowi chodziło. Bo oni piszą tak decyzje, że w nich nic nie ma, nie odnoszą się do zarzutów odwołania. Pomijają wszystko, nie? A ci najlepsi sędziowie, to już można powiedzieć na dzień dobry, wtedy kasują, bo mówią jedną rzecz, żeby coś skontrolować, to musi być coś precyzyjnie opisane w decyzji, tak żeby sędzia mógł dokonać tej kontroli, a nie sam robić to po raz pierwszy. No i to tak wygląda. I właśnie tworzenie, tak jak rozporządzenie, zmiana rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych pól, tak samo ma być stworzona, że ktoś tam gdzieś w Unii mówi i cytuje Ministerstwo Cyfryzacji szereg linków do dokumentów angielskojęzycznych, ale zapominał, że językiem urzędowym jest język polski. Powinni to przetłumaczyć i powinni, jeżeli już chce zwołać konferencję, premier ma takie ulubione wystąpienia, to powinien wypowiedzieć się na 5G. Przed świętami go gdzieś zaczepiono w Polsce, to udawa, że on nic nie wie o tym, nie? Można powiedzieć inaczej, to powiem, skoro jest w stanie kierować państwem polskim, a nie jest w stanie zrozumieć intencji operatorów, że chodzi tylko im o kasę, że tych badań nie ma, takich prostych rzeczy nie może wyciągnąć premier, no to jak potem się dziwić, nie? No potem ci zwolennicy, powiem to na przykładzie, tak był w Suchym Borze był protest, nie? Jest protest, no przychodzą dwie kobiety i jeden mężczyzna, którzy nie mają zasięgu, są stację bazową, nie? Był przedstawiciel operatora, było ludzi pełno, była mapa, więc wszyscy się zgodzili, że stacje mogą powstać za płotem pań i tego pana. To oni stwierdzili, że oni tego nie chcą, nie? No bo byle, żeby było, ale nie byle blisko, nie? No bo wtedy możemy się zetknąć z tą sytuacją, która można powiedzieć jest bardzo nieprzyjemna. Teoretycznie nie mamy tych badań potwierdzających i teraz wyobraźmy sobie, mam takie przypadki, że całe rodziny chorują. Stacja stoi i teraz nawet nie wiemy, czy to ma związek, czy nie. Jeszcze pojawiają się choroby nowotworowe. Mam taki przykład, który jest, można powiedzieć, nie wiem, co z nim zrobić, w Mińsku Mazowieckim. Bogaty, nie bogaty, tylko bankier, wybudował sobie dom na kredyt. Stały dalej 3 stacje, nawet nie wiedział o tym. Powstała 4. stacja, zamieszkał w tym nowym domu i parę dni po zamieszkaniu zaczął już tracić świadomość. Nie? No i nie wiem, zastanawiam się cały czas, przez te lata, w jakim państwie żyje. Kiedyś zawsze się mówiło, że się do sądu idzie po sprawiedliwość, wierzyło się. To, tam się idzie po wyrok. Nie? Niekiedy ze sprawiedliwością może nic wspólnego nie mieć, dlatego w Polsce się nic nie zmieni
i nie przekonają ludzi, jeżeli będą chcieli wprowadzić technologię bez, rzeczywiście bez tych badań. To nie można tak robić, jak dzisiaj UJ sobie ludzi wybiera do badań, bo to musi być sytuacja, która musi być klarowna. To jest to, co w moim przypadku. W moim przypadku uratowało mnie to, że w Naczelnym Sądzie tego 6 grudnia 2016 roku pokazałem opinię biegłej ZUS-u, która robiła opinię dla, nie, robiła dla Sądu Apelacyjnego w Katowicach, ale na gruncie ZUS-owskiej, niezwiązanej z chorobą zawodową. I ona napisała, że gdyby ona orzekała w sprawie choroby zawodowej, to ona by orzekła tą chorobę zawodową, bo jej zdaniem nie ma czegoś takiego, że ktoś w 1999 roku ma idealne wyniki, a w 2002 roku jest wrakiem człowieka. Dzisiaj jest pięknie. Ja byłem w 2002 roku, mój układ nerwowy cały był całkowicie w rozsypce. Po prostu to było, na szczęście te objawy ze strony układu nerwowego i część ze strony układu kostnego da się cofać. Ktoś mi zabrał coś, ale dał mi za to coś innego. Więc wie pani co, dzisiaj dla mnie jest to trudno do oceny i tak trudno zadawali sobie również pytanie lekarze. Wie pani co, bo nie są w stanie zdiagnozować to, co było kiedyś. Wie pani co, jestem w stanie przerabiać każdą dziedzinę prawa w sposób błyskawiczny, wszystko zamienię na logikę, jest kilkaset spraw, ja wyroki mam w pamięci, co się działo na sprawach sądowych i to się ciągle rozwija. Mhm. I dlatego teraz można powiedzieć, ktoś mi coś wziął za coś, nie? No może widocznie tak miało być, no teoretycznie miałem zakończyć pracę, można powiedzieć, zgodnie z preferencjami w moim okolicy na kopalni. No było mi coś innego, wie pani co? Druga rzecz, tak, w Polsce operatorzy, skąd ktoś miał przewidzieć, że pojawi się ktoś, kto zna tą dziedzinę, wie jak się wszystko oblicza i na dodatek zna prawo lepiej niż operatorzy i wszyscy pełnomocnicy razem wzięci. To była historia science fiction. Dlatego najgorzej było na początku się przebić w sądach administracyjnych, bo to jest szczególna, można powiedzieć, elita. Dopiero jak sędziowie dostrzegli, rzeczywiście po prostu przerabiam już ich myśli, od tego czasu praktycznie wygrywam praktycznie wszystko, z wyjątkami, nie? No bo jak sędzia jest niestety na słabym poziomie, tego nie jestem logicznie, można powiedzieć, przekonać, dlatego ja uważam, no mimo, że to niestety przez te lata to jest kupę cierpień, jeżeli chodzi ze strony układu kostnego, bo to był tych tabletek, tego bólu multum, ale widocznie no coś za coś, nie? No dlatego już kiedyś próbowano robić badania z podobną rzeczą, bo to ogólnie występuje przy sawantyzmie z polami magnetycznymi i krótkotrwałe utrzymały się uszczerbki, bo to sawantyzm ogólnie polega, on występuje przy autyzmie. Że ludzie, którzy są autystyczni, tak jest film o pani profesor, połowę ubojów w Ameryce robi się jej metodą, że oni, tylko to jest sam inny świat, tylko że oni przerabiają wszystko obrazowo tak jak ja mam, nie? Ja mam przepisy dziedziny i mi się to wszystko układa w logikę, nie? Że jak sędzia myśli, to niż on kończy, to już mam przerobione w ogóle, jaki jest jego trop myślenia, muszę mu to obrócić tylko w dobrą stronę, nie? I to się ciągle rozwija i to jedynie pasuje po tym, tylko że w takich polach jeszcze nie było prowadzone badania, dlatego olbrzymi problem był na początku z powodu mojej porywczości z przechodzenia badań psychiatrycznych, bo prokuratorzy mnie ścigali, nie? Jednego człowieka ścigali, znowu elektromontera, nie? I nie dali rady, nie? Mam opinię, jak już miałem tych opinii tyle, to sobie pani wyobrazi, że kiedy tak byłem? 2 lata temu byłem, jak mnie zbrodnicy za wykroczenie ścigali. Że mam tyle opinii, wiedziałem, że mi nic nie zrobią, no to mówię do pani do zastępcy ordynatora w tym sławnym rybińskim szpitalu, że mam zawodówkę, ale uważam się, że jestem genialny, nie? Ta taką minę zrobiła, no i mówi, no dobrze, to niech pan opowie dlaczego. Powiedziałem, że piszę skargi kasacyjne, mogę napisać ją na kolanie, obojętnie z jakiej dziedziny, a z budowlanki to można powiedzieć, wyroki mogę pisać przed sprawą, bo wiem, co sędzia może zrobić, albo w jedną i w drugą. No wysłuchała wszystkiego, później mówi, gdzie znajdzie jakieś dowody, mówi o stronie prawo do życia, no i a potem było najlepsze, że jak wychodziłem, mówię, a teraz pani doktor, 2 oszczerzenia. Jakby pani miała wątpliwości, to zapyta pani sobie kolegę tego i tego, co z nim zrobiłem w sądzie okręgowym. Mm. A jakby pani jeszcze miała wątpliwość, to tą koleżankę pani zapyta, bo ona mi wystawiała już kilkanaście opinii. Opinia wyszła świetna. Wszystkie treści wypowiadane są prawdziwe, mimo że tam było po prostu dla normalnego lekarza science fiction. Wszyscy sędziowie brudnicy zaczęli się wyłączać. Nie? Już nie chcieli po prostu być w sprawach, gdzie moje nazwisko się pojawia, gdzie komukolwiek pomagałem. Nie? I to jest, można powiedzieć, i to jest taka rzecz, tylko że ja lubię chodzić po krawędzi, nie? Dlatego tych badań miałem, nie lubię prostych wyzwań, nie? Atakuję tylko wtedy, kiedy jest polemika z przepisem, nie, ale kiedy jest głupota totalna. Gdzie są te badania epidemiologiczne, czyli
konkretna grupa osób, powinna to być grupa 2000, konkretny czas na ten, konkretny czas ekspozycji, konkretne pole, tak to robili w Brazylii i wtedy dopiero przekonają się, czy te badania istnieją. Jeżeli będą słuchać Sienkiewicza, to niech słuchają czegoś, co ma odzwierciedlenie w rzeczywistości i niech się zastanowią nad tym, czemu takie bogate spółki, które dysponują miliardami, zresztą działają na całym świecie, to jest gigantyczny biznes, nie chcą tych badań wykonać rzeczywistych. Musi być powód tego, że ktoś ucieka od tego, ale operatorzy mają prostą zasadę, jeżeli ktoś dał im pozwolenia, to będzie za to odpowiadał, a co później będzie, wprowadzi 5G, pan premier stanie się coś i co powie, przepraszam, ja bym zrozumiał, gdyby jeszcze miał moc odwrócenia tych skutków, a co potem powie, no wprowadziłem, no bo ludzie chcieli samochodami autonomicznymi jeździć, nie, i to przeważyło, a tam powie, czy te parę tysięcy, czy kilkaset tysięcy, że umarł, czy coś się stało, no przecież to jest jakaś cena postępu, no bo wszystkim się dobrze mówi, tylko tak, im byle to nas nie dotyczy. Wyobraźmy sobie tylko już na koniec przesłanie do pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, że jemu stawiają te anteny i jemu to zaszkodziłoby. To by była taka afera, żeby operatorzy się nie pozbierali, zawsze, zaraz by były badania. A tu się okazuje, że jak ludzie normalnie apelują, to tego nie ma. I to już nie ma tak, że protestują dzisiaj, tylko ludzie, można powiedzieć, jak kiedyś próbowali mówić o Szołomie. Dzisiaj całe elity protestują. Są lekarze, onkolodzy, są sędziowie, prokuratorzy. Co, mamy uznać, że ci ludzie też nie wiedzą, co robią? Tylko tych ludzi różni to od naszych rządzących jedna rzecz, że oni myślą. Bo gdy człowiek myśli, to człowiek dochodzi do tego, nie słuchając nikogo, bo zawsze będą teorie sporne. Ale my, każdy z nas, tak, premier, powinien znaleźć swoje rozwiązanie, czy rzeczywiście może powiedzieć tak, a jakby mógł już to by już to na konwencji powiedział, że tak, wprowadzamy, co jest całkowicie bezpieczne, to już tak do premiera, jeżeli by się równie zastanowił, to jak będzie miał problem ze swoimi rozmowami, co mówi, komu wysyła SMS-ów, to ostatnio jest afera, to się zwróci do Chińczyków, do Huawei, a to mu Dawid rób, nie? Bo przypuszczam, że wszystkie rozmowy, zarówno Chiny, jak i Amerykanie, to słabnie wiedzą, o czym nasi rządzący rozmawiają dokładnie, bo sprzęt jest cały, można powiedzieć, praktycznie chiński. Dlatego nie dziwię się Trumpowi, że podjął takie działania, no bo tak można podsłuchiwać wszystko, bo wiemy też tą rzecz, która to nie jest tylko wymysł filmów szpiegowski czy sensacyjny. Wystarczy przy dzisiejszej technologii zatrzymać się gdzieś i wyłapiemy każdy sygnał, każdą rozmowę, każdego SMS-a, który wychodzi. Bo te sieci nie są zabezpieczone, żeby można powiedzieć w taki sposób zakodować. Przecież najlepsi hakerzy są się włamać do najsilniej strzeżonych sieci, tak Pentagonu. Więc co to za problem dla nich? Dlatego o tym cyberzagrożeniu też się powinno mówić. Dziękuję.